chcielibyśmy my wszyscy tutaj w diecezji dowiedzieć się o tej sytuacji, ale jednocześnie też o konkretnej pomocy, jaka jest im potrzebna na Ukrainie, ale jednocześnie też jaka jest potrzebna dla uchodźców wojennych, którzy z Ukrainy do naszego kraju przybywają. Muszę powiedzieć, że my taką pomoc jako diecezja sosnowiecka już świadczymy, głównie przez naszą Caritas. Włączamy się w różnego rodzaju akcje, zbieramy tony żywności, które przekazywane są albo tutaj dla uchodźców wojennych, albo też są przekazywane na Ukrainę. Ponadto chciałem to podkreślić, że w związku z tym my wspieramy również archidiecezję lwowską i to już nie tylko od tego czasu, kiedy wybuchła tam wojna, ale wiemy, jaka jest sytuacja i w związku z tym postanowiliśmy, że księża naszej diecezji, diecezji sosnowieckiej, z okazji też 30-lecia istnienia naszej diecezji, przekażą 30 tysięcy euro dla diecezji charkowsko-zaporowskiej. To jest tam, gdzie toczą się walki, gdzie potrzeby są ogromne i jest to dar duchowieństwa diecezji sosnowieckiej dla tej diecezji, która jest bardzo w tych dniach doświadczana.